Obie mówicie, że prawie od 2 lat nie macie żadnego kontaktu, a czy ty teraz masz kontakt z Fagatą? Obecnie nie mam, obecnie nie mam. No właśnie, i stąd No. pytanie, tylko chciałem zweryfikować u źródła, od widzów, co się stało i co ci zrobiła Fagata, że nie macie kontaktu? Co mi zrobiła Fagata? Powiem tak, w ogóle kontakt się urwał tak w sumie trochę naturalnie, bo my miałyśmy taki bliższy wtedy, kiedy Agata biła się z Lexi. Wtedy Agata po prostu bardziej się trzymała ze mną, z Pauliną. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, no, że ciężko jest mieć z kimś jakiś mega bliski kontakt, jak masz się z kimś bić na przykład za jakiś czas, no nie? Ja wtedy woziłam Agatę na konferencje i jeździłam z nią tam na wszystkie jakieś rzeczy związane z tą walką. I potem, po tej walce, po prostu Agata zaczęła mieć bliższy kontakt z Lexi, no przez co ja, jakby no, przez co wydaje mi się, że ten kontakt się po prostu urwał z czasem. Tak dość naturalnie. A potem też, powiedzmy, że dostałam jakąś tam, ktoś mi coś powiedział, że Agata się tak, a nie inaczej na przykład zachowała w jakiejś tam sytuacji, że coś tam napisała komuś. I trochę mnie to tak zbulwersowało, bo wydawało mi się, że zawsze ja byłam w porządku w stosunku do niej, zawsze jej pomagałam, jak potrzebowała tej pomocy, a ona na przykład w tamtej sytuacji coś tam się źle wypowiadała. I dlatego po prostu teraz jakoś tak nie potrzebuję jej Czyli w swoim obraziła życiu. się? Czy obraziła? No po prostu odebrałam to bardzo personalnie, tak, że było mi nieprzyjemnie, że nie chciałam, no że po prostu po tym, co tam przeczytałam, uznałam, że no tak w sumie teraz źle mi by było na przykład z nią spędzać czas. Ale masz Ale już pewność, mi że to nie przeszło, jest już tak, fake, już tylko dzień że przeszło. na 100% to jest prawda to, co Tak, bo dostałaś. to był screen, wiadomo, to był po prostu screen konwersacji. Posądziłabyś Fagatę o No. coś takiego? Ja szczerze nie mam pojęcia, o jaki screen chodzi. Ja się pytałam Agaty, o co tam chodziło, bo ty chyba w filmie Unitra powiedziałaś coś o tej sytuacji. Pytałam się jej, o co tam poszło. Ona twierdzi, że też nie wie, No, może nie wiem, więc bo ja nie no, wiem, o co tam może poszło. nie wiedzieć, bo to było dość dawno. Natomiast pytania od widzów były mniej więcej też takie, że jakim cudem ty jesteś taka grzeczna, a przyjaźnisz się i dużo zadajesz się z Fagatą, która jest jednak twoim przeciwieństwem, jeżeli chodzi o zachowanie. Nie wiem. Jak ja jestem z Agatą, z Agatą sama na sam, to ona jest trochę inna niż czasami pokazuje się w internecie, więc może dlatego. No tak, ale wychodzisz z nią na eventy, jesteście razem kojarzone, spędzacie tego czasu dużo, no a wyglądacie tak, jakbyście były kompletnie przeciwległymi biegunami, jeżeli chodzi No o właśnie, ale jakieś mówię, poglądy że życiowe. poza jakby social media Agata czasami jest trochę inna, więc a na eventach też nie jesteśmy cały czas nagrywane, więc tam też po prostu uważam, że jest trochę inna czasami Ale co, niż. że jest grzeczniejsza, spokojniejsza? Tak, no. Czyli to, co się dzieje w świecie internetu przed kamerami, to jest twoim zdaniem udawane z jej strony, czy jakie? Nie, Skoro. nie, nie, to ona też pewnie ma taką wersję siebie, ale uważam, że no, jak jesteśmy same, to jest trochę inna. Byłaś z nim na wakacjach. Tak, no. I czy podczas tych wakacji, waszego kontaktu też oczywiście od widzów, nie przeszkadza ci cała jej afera i ten cały splendor, który się wokół niej dzieje, patrząc na twoje poglądy? Tak, no, przeszkadza mi, no. Co najbardziej? No, ta cała sytuacja. Nie wiem, czy to było jakiś czas temu, ale no, cała sytuacja, całe jej zachowanie w tej dramie, moim zdaniem. No, nie mam co tutaj jej bronić. Okej, okay, ale rozmawiałaś z nią o tym, powiedziałaś jej swoje zdanie? I co ci powiedziała, kiedy tak powiedziałaś jej personalnie, co sądzisz? Ona nie miała nic do powiedzenia w sumie. No nic, no. Ja bardziej z nią porozmawiałam teraz, jakiś czas przed tym filmem Nitro, bo irytowało mnie to, że ja dostaję baty, że się z nią trzymam. Ona potrafiła. Ja wiem, jak ona podchodziła do tej sytuacji, a na Instagramie, na Instastory, na TikToku cały czas grała taką bad bitch, taką ten i to ludzi nakręcało jeszcze bardziej, bo ona wyglądała jakby nie miała żadnych skrupułów, jakby po prostu miała w to wylane i wszystko i ludzie i czasami ona dawała jakieś TikToki, które aż się prosiły o ten hejt i ja mówię, Agata, czemu ty karmisz tych ludzi dalej? Czemu ty po prostu, czemu nie pogadasz tam? No w każdym razie gadałam z nią na ten temat i w końcu poszła tam pogadać z Nitrem. I jak jej to wyszło, w twojej ocenie? No, wyszło jak wyszło. No, wydaje mi się, że ludzie trochę się uspokoili, bo bardziej chodziło chyba o to, że ona po prostu w końcu poruszyła ten temat, a nie, No, że. ja raczej widziałem sam hejt w komentarzach pod Tak, tym ale filmem. teraz już jakby był trend, żeby w ogóle
cisnąć ją, po prostu wszędzie ją wszędzie cisnęli, a teraz troszeczkę to się uspokoiło, wydaje mi się, że dlatego, że się wypowiedziała. Okej. Okay. Niemniej jednak, kiedy zwróciłaś jej uwagę i powiedziałaś swoje przemyślenia, mówisz, że ona raczej nic na to nie odpowiedziała, to w takim razie, skoro nie wiem, nie wyraziła jakiejś skruchy, żalu, to czemu dalej się z nią przyjaźnisz, skoro no tak ci się nie podoba to, co zrobiła? Nie, ona... Właśnie to jest to, że ona za zamkniętymi drzwiami okazywała trochę tą skruchę i ten żal, a na Instastory troszeczkę inaczej to wyglądało, dlatego jej powiedziałam, żeby... Czemu ona cały czas tak karmi tych ludzi i pokazuje tą dziwną wersję. Więc ona trochę inaczej się zachowywała, jak same rozmawiałyśmy. A jak ty oceniasz tą sytuację związaną z Agatą i tą aferą? No, ja też uważam, że Agata po prostu pokazuje tą najgorszą stronę siebie w internecie, jaką mogłaby tylko pokazać. Bo wydaje mi się, że ona ją to rusza w głębi serca i po prostu, że ona faktycznie tego żałuje. I zamiast po prostu powiedzieć to, to udaje właśnie, że kompletnie ma, że ją to w ogóle nie rusza, no nie? I przez to właśnie ludzie ją tak cisną cały czas. Mhm. Natomiast... I też wydaje mi się, że zrobiła bardzo źle. Jakby to, co zrobiła, no to jest coś złego. Ale to, jak niektórzy ludzie reagują i jakie w ogóle wyzwiska padają w jej stronę, to jest przesada. Bo ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że mogą po prostu doprowadzić do katastrofy takimi rzeczami. Ja też cię pytam o to z tego względu, że na karcie walki jest Mrs. Honey, która tak. również miała swoje przygody związane z Berlinem i ona bardzo mocno się od tego odcina, bardzo za to przepraszam, już to był jej największy błąd w życiu, że nigdy by tego nie powtórzyła i przestrzega wszystkie młode tak. widzki, że nigdy w życiu nie powinny tak robić. A tutaj miałem dzisiaj nawet kontakt z Isamu, rozmawiałem z nim o tym, bo kiedy on bardzo wulgarnie odniósł się do pracy na kamerkach, ty odpisałaś mu znak zapytania, tak, jakbyś się że nie on zgadzała nazwał, z tym. Bo on nazwał osoby pracujące na kamerkach chyba dziwki. Takiego słowa użył. No to ja się z tym nie zgadzam. No bo to, no, tak jak mówię, no nie powinniśmy obrażać. Są kobiety, które są pełnoletnie, które trafiają do ludzi, którzy to oglądają, do tego targetu. No i tyle, no niech to robią. Jeżeli jest na to zapotrzebowanie, no to w takim razie nie ma w tym niczego złego, tak? Nie powinniśmy wyzywać te osoby. Ja tutaj popełniłam ten błąd, ja bym tego nie powtórzyła, ale to też jest kwestia tego, że ja docieram do młodszej widowni, tak? Więc to jest coś kompletnie innego. Ale jeżeli, tak jak mówię, no to są aktorki filmów pornograficznych, no to też nie wydaje mi się, że powinniśmy je wyzywać. No tak, ale nie uważasz, że przez to, że masz młodszą widownię, ty mówiąc teraz takie słowa, że to nie jest prostytucja, jednym słowem, coś takiego przed chwilą mogłem od ciebie zrozumieć, ja bym musiałbyś mi. Nie, to nie tak. Musiałbyś mi przytoczyć dokładnie, jak brzmiał ten. Nie, przed chwilą powiedziałaś, że to nie. Ale są... tam było takie słowo, ale nie pamiętam, co tam. Po prostu ten tweet był bardzo wulgarny. Dlatego napisałam wtedy znak zapytania, bo uważam, że takich rzeczy się nie powinno pisać na Twitterze. Niemniej jednak i sam mówi, że bardzo cię lubi i nic nie ma ja do tej do niego sytuacji. Nic nie mam, dlatego się mega zdziwiłam w ogóle, że tak. Tak, bo on się nie odnosił do ciebie, tylko z tego, co wiem, do zupełnie innej osoby i ogólnie do tej pracy. Jednakże tu już odchodząc od tematu Isamu, pytanie jest takie, że kiedy Mrs. Honey się od tego totalnie odcina, ty jednak w jakiś sposób próbujesz pokazać, że to nie jest, nie wiem, to ja tak przynajmniej to rozumiem. Ja po prostu nie chcę tutaj obrażać osób, które to wykonują, bo nie uważam, że to jest okej, tyle. Żeby kogoś wyzywać za to, co robi, za pracę, która nikogo nie krzywdzi. Okej, tylko ja się zastanawiam nad tym, czy właśnie ty, będąc idolem dla młodych dziewczyn, w jakiś sposób niechcący nie przyczynisz się do tego, że te dziewczyny zajmując się tą pracą nie będą myślały, że nie, no to jest złe, nie powinnam tego robić, tylko pomyślą, a Natsu mówi, że no, to nie jest to samo, co prostytucja, więc nie ma takiego problemu. Ale tutaj próbujesz strasznie nakierować to tak, że ja próbuję tutaj pytania. To jakoś znormalizować. To nie jest tak, że ja próbuję to znormalizować, bo też nie, bo tak jak powiedziałam na samym początku, powiedziałam, że nie uważam, że to jest dobry sposób na zarobek. Tak, powiedziałaś. I tak samo nie zrobiłabym tego drugi raz i tego się trzymam, ale dalej się będę tego trzymać, że nie powinniśmy tych osób wyzywać i szkalować. Mówiłaś, że teraz będziesz przed startem swojego Teamu World, to mówiłaś, że teraz wjeżdża coś grubego na polski YouTube, że nigdy czegoś takiego wcześniej nie było, że rozwalicie jakby polską scenę YouTube, a
teraz okazuje się, że w sumie nic takiego innego nie robicie, mhm. masz swój team, nagrywacie, no dzisiaj na przykład wrzuciliście odcinek, gdzie robicie triki, mhm. to już było chyba w każdym teamie, więc pytanie... Ej, ale dobrze się bawiliśmy przy tym odcinku akurat. Ja się wypowiadałam w jakimś wywiadzie chyba, Dzień Dobry TVN, o tym, że faktycznie mój zamysł w ogóle był trochę inny, w rzeczywistości wyszło to inaczej, przez to też, że okazało się, że dużo sytuacji, które się dzieją prywatnie, po prostu gdybyśmy to nagłaśniali, to najprawdopodobniej już byśmy nie mieszkali razem. Że po prostu są rzeczy, które czasami trzeba załatwić prywatnie, bo inaczej się tego nie da. A ja chciałam bardzo jakby... chciałam, żeby to było trochę takie reality show, czyli żebyśmy się dzielili wszystkim, co się dzieje u nas w domu. Czyli na przykład chciałam, jak teraz była sytuacja, że Oskar i Alicja się rozstali, że na przykład chciałabym wszystkie pikantne szczegóły, żeby ludzie o nich wiedzieli, ale w konsekwencji okazało się, że po prostu dla dobra też członków, czyli na przykład Oskara, Alicji, nie mówimy tego wszystkiego, jak to wygląda, no bo po prostu też oni sobie tego nie życzą. I dlatego tak wyszło, dlatego też tak to wygląda, po prostu musieliśmy trochę zmienić kierunek. Ale cały czas staramy się, żeby dostarczać ten content. Ja też teraz nie miałam też tyle czasu, żeby się na tym wszystkim skupiać i jestem bardzo zła na siebie, że nie poświęciłam przez te 2,5 miesiąca temu projektowi tyle czasu, ile powinnam, ale to po prostu przez walkę treningi mi zjadały zbyt dużo czasu na to wszystko i no, chciałabym, żeby po prostu ten content był coraz lepszy. Będziemy się starać, żeby był coraz lepszy. Od 1 do 10 jak oceniasz, jak wam idzie ten projekt w tym momencie? W tym momencie dam taką piątkę, o. Taką piątkę. Piątkę. Jak się czujesz z tym, że Marcin przychodzi do mojej rodziny i mówi im, że Natalia się nie przykłada do treningów? Tak im powiedział? Tak słyszałam. O, wow! O, to jestem w szoku. Ja nie mam problemu z tym, że jeździ do twojej rodziny, dlatego że uważa ich za przyjaciół. I no, nie wiem, jakim miałabym mieć do tego problem. Jeżeli ty nie masz do tego problemu, no to ja tym bardziej nie powinnam. Tak mi się wydaje w tej sytuacji, więc ja mu nie robię o to żadnych spin ani nic. Prywatnie przysięgam, masz o to problem? Nie. Uważam, że to jest dziwne trochę. Nie mam problemu, ale uważam, że to jest trochę dziwne. Okej, ale to ta twoja złość... Ja też powiem tak, ja na przykład też mam kontakt z siostrami swojego byłego, o to chodzi na przykład, nie? U mnie jest taka sytuacja, więc ja po prostu, gdybym miała do Marcina o to problem, to by była turbo hipokryzja. Okay. Nie do końca, no nie chcę też zdradzać twoich tam prywatnych rzeczy za bardzo, ale wydaje mi się, że ty masz trochę inną relację, a oni są, wiesz, moją rodziną, on ich... No, wydaje mi się, że tam nie byłoby aż takiej hipokryzji. Ale uważam to po prostu za troszeczkę dziwne, ale... Skoro uważasz to za dziwne, to zapewne masz pretensje do kogoś, tylko pytanie, czy do Marcina, czy do osób ze swojej rodziny, które się z nim spotykają? Nie mam pretensji. Rozmawiałam kilka razy z moją rodziną. I ja nie wiem. Wzięli sobie to do serca i zaprzestali, czy... Nie, ja nie chcę im też zabronić kontaktu z Marcinem, bo jeśli oni faktycznie się tam lubią, no to niech się dalej trzymają, ale to stawia mnie trochę niekomfortowej sytuacji. Była taka sytuacja raz, że ja z Marcinem nie miałam kontaktu, wręcz pokłóciliśmy się bardzo, to było, nie wiem, jakieś 2 miesiące temu, 3, może więcej, nie wiem. I ja przyjeżdżam do cioci na obiad, a tam Marcin sobie siedzi, więc po prostu czasami jest dziwnie. No to jest niezłe kombo, bo nie dość, że to twój były, to jeszcze obecny chłopak twojej rywalki, z którą walczysz, a on się widzi z twoją rodziną i tutaj się właśnie... Nie pamiętam, kiedy to było, ale no jest dziwnie po prostu, ale no też nie będę im tutaj zabraniać kontaktu. Ale rozumiem, że nie chciałabyś, żeby się spotykali. Czy jednak nie chcesz się w to w ogóle... Może chociaż na czas naszej walki z Natalią to fajnie by było, a potem no, jeśli oni tak bardzo za sobą przepadają, no to niech sobie tam robią. Dzień dobry, z Marcinem z Jaworzna. Witaj Marcinie z Jaworzna, słuchamy twojego pytania, do kogo je kierujesz? Cześć, nie mam, jakby pytania też będą, ale w sumie zostały tutaj poruszone dwie sprawy, które ja uważam, że... Marcin Dubiel, przepraszam, dopiero teraz poznałem, słuchamy. Tak. Zostały poruszone w zły sposób zostały powiedziane, więc chciałem się po prostu do nich ustosunkować. No i mam po kolei wypisane. Po pierwsze, odnośnie tego dalszego telefonu sprzed nawet nie 2 dni, tylko 4 dni, Lexi. Ja zadzwoniłem do ciebie i
słowa, które wypowiedziałem, to jest, cytuję, chciałem się złapać, żeby obgadać, co wymyśliłem z wyjazdem. I to nie, ty przedstawiłaś taką narrację, jak ja bym co najmniej zadzwonił do ciebie i chciał się już umawiać na termin, a ja chciałem zadzwonić. I ustalić, no ale tak to zabrzmiało, no słuchaj, jak Ula stała za mną tutaj, popatrzyła się na mnie, jakbym, wiesz... Marcin, czy ty do mnie zadzwoniłeś 4 dni temu? No a druga sprawa Możemy ten temat obgadać, zanim przejdziemy do następnego. Uh-huh. Zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, a bo ja w ogóle nie odebrałam i wyszłam spod prysznica, oddzwaniam i Marcin mówi, dobra, wiesz co, jednak po walce, bo nie będę ci teraz głowy zawracał przed walką, w sumie... Ja ci zacytowałem słowa, bo je mam. Chciałem się złapać, żeby obgadać, co wymyśliłem z wyjazdem. Tak. I tyle. Powiedziałaś, okej. Okay. Natomiast ten telefon był w ogóle, nie dotyczył też wyjazdu, tylko dotyczył tego, że zadzwoniłem poinformować cię o stanie zdrowotnym. Nie, ty zadzwoniłeś powiedzieć mi o tych Malediwach i przy okazji powiedziałeś o siostrze Alicji. I ja tutaj na tych linkach... Dzwonię do ciebie za każdym razem, kiedy dowiaduję się czegoś to nie było tak, że ty dzwoniłeś o siostrze Alicji i potem o Malediwach. Dzwoniłem do ciebie w tych dwóch tematach, Marcin, uważam, że przedstawiałeś to po prostu w mega kiepski sposób. Natomiast jak już jesteśmy przy telefonach... Poczekaj, bo ja tutaj przedstawiłam, powiedziałam, że Marcin zadzwonił i że ma plan, chce obgadać po walce Malediwy. Czy ja tak powiedziałam, czy nie? To jest pytanie do was. Chodzi o to, jak to wyglądało. No, Marcin, ja każdy, powiedziałam, kto to jak zobaczy, było. Będzie wiedział, że wygląda to tak, jakbym co najmniej się chciał po prostu z tobą umówić na ten wyjazd. Tak nie, ale nie powiedziałam. Okay. Ja chciałem powiedzieć, jaki jest w tym wypadku mój stosunek do tego. Natomiast... Marcin, ale ja powiedziałam, jak było. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć tego, co powiedziałaś później. I to jest w ogóle mega kiepskie, ponieważ powiedziałaś, że zapytałaś się Natalii, jak czuję się z tym, że ja jeżdżę do twojej rodziny i mówię jej, że nie przykłada się do treningów. Nie minęło 30 sekund, jak zadzwoniłem do twojej cioci i zapytałem się, kiedy ja coś takiego powiedziałem. Odbyliśmy paruminutową rozmowę, gdzie twoja ciocia powiedziała, że nawet słowem nie zamieniła z tobą, nawet słowa z tobą nie zamieniła na temat Natalii, bo o prawie w ogóle o niej nie rozmawialiśmy. Oczywiście, Marcin, ja ci mogę powiedzieć, Twoja ciocia powiedziała, cytując, that is very not okay, że w ogóle poruszasz ten temat. Very not okay to jest to, że ty w ogóle jeździsz jeszcze do mojej rodziny, Marcin. Czyli jednak to, że przed chwilą mówiłaś, że nie masz z tym problemu, w emocjach wychodzi, że masz. Powiedziałam, że to jest dziwne. Czy ja mogę im zabronić, że ty będziesz do nich jeździł? Nie, ale to jest dziwne i stawiam je w niekomfortowej sytuacji. Uważam, że to jest nie okej. Okay. Czy twoja rodzina to jesteś ty? Twoja rodzina to nie jesteś ty. Twoja rodzina, to w jakimś stopniu tak. Tak się składa, że to są moi przyjaciele. I twoja ale to jest sama moja przed chwilą rodzina, przez Marcin. Telefon mi mówiła, że nie powinnaś w ogóle poruszać tego tematu i chcę to wyjaśnić później po tym. Chętnie wyjaśnię, bo one mi powiedziały, że tak powiedziałeś, więc chętnie to wyjaśnię. Jak już chcesz się, czepiać takich rzeczy, to wiesz, to do mnie też docierają różne informacje, których nie mówię publicznie i których nie poruszam. Jak się obrażasz na swoją rodzinę o to, że coś usłyszałeś, co nawet prawdą nie było, mega słabo. I starasz się nadawać narrację tak jakby to nagle ja i twoja rodzina jesteśmy źli, że w ogóle jesteśmy kolegami. Gdzie ja się obraziłam na moją rodzinę za coś, co nie miało miejsca? No proszę, powiedz o jakiejś sytuacji. Czy ty byłeś przy tym telefonie? Nie. To dlaczego ty się wypowiadasz na ten temat? Nie było takiej sytuacji, że ja się obraziłam. Widzisz to, dlaczego ty się wypowiadasz na temat tego, co ja mówiłem, skoro nie było cię przy naszej rozmowie? Ja na końcu powiedziałam, tak, słyszałam. Nie powiedziałam, że to jest 100%. Moja ciocia i moja kuzynka, też powiedziałem, że tak, obie powiedziały. Obie zadzwoniły, obie powiedziały, znaczy nie zadzwoniły, rozmawiałam z nimi i powiedziały, że powiedziałeś tak, że no Natalia nie przykłada się do treningów. Mhm. Tak było. No to ja tak nie powiedziałam. No to może one źle powiedziały, ale tak mi powiedziały. Dobrze. I jeszcze chciałbym cię zapytać, czy nie uważasz, wracając do tego zakładu, czy nie uważasz, że to jest mega...
że nie postanowiłaś zrobić tego tatuażu, ponieważ to była, o to był zakład i mimo tego, że jakby jasne, rozumiem, że wytatuowanie sobie imienia swojego byłego jest kiepskie, po tym bardziej jak już ze sobą nie jesteście, natomiast fakt jest taki, że 100 dni i ja i ty po to, żeby do rozwiązania tego zakładu doszło. No. I wiesz, wielokrotnie ja i ty byliśmy w sytuacji, kiedy już się strasznie nie chciało, ale cały czas to ciągnęliśmy. Mm-hmm. No i sama podjęłaś decyzję, że z niego rezygnujesz. Nie, nie, nigdzie nie powiedziałam. Dlaczego nagle jest unikanie tego i robienie, wiesz, no to ja sobie zrobię. Marcin, nigdzie nie powiedziałam, że rezygnuję z tej kary. Ja ten tatuaż zrobię. Tatuaż miał być, tatuaż będzie. Zrobisz tatuaż czy henna to też jest tatuaż? No i właśnie to jest henna chujowe. To też jest tatuaż, Marcin. Dobrze wiesz, że nie chodziło o taki tatuaż. Henna to też jest. Henna to też jest tatuaż. Malediwy to jest druga kara. W ogóle zacznijmy od tego, że te dwie kary to były. Jedna to była wymyślona przez ciebie, więc logiczne, że twój komentarz wygra, a druga przez Ulę, ale już pomijając to, zgodziłam się na te dwie kary i jakby wykonam te dwie kary. Będzie tatuaż twoje imię i będzie. Wymigujesz się od tego, robiąc tatuaż henny. Nie, ale miałbyś tatuaż, będzie tatuaż. Czy nie uważasz, że to jest Czy ty na przykład nie miałabyś do mnie pretensji, gdybym ja tak zrobił? Miał być tatuaż. Uważałabyś, że to jest w porządku. Marcin, nie, no zafiksowałaś się, przestań mówić to samo. Czy nie uważasz, że to jest chujowe? Pytanie brzmi inaczej. Nie spodziewałem się pomylenia imienia. Marcin, miał być tatuaż, będzie nie. Tatuaż. Będą Malediwy. Czyli będzie od samego dobrze, początku myślałeś, że chodzi o tatuaż. Będzie dobrze, henny, Marcin, tak? Ja. Będzie tatuaż, będą Malediwy, okej? Okay? Tatuaż prawdziwy. Będzie tatuaż. Marcin, czekaj, już się chcesz śmiać. Marcin. Nie wiem, wiesz, dla mnie jest przykre to, że mamy raz na jakiś czas tylko okazję ze sobą porozmawiać i w momencie, w którym rozmawiamy, za każdym razem. Ty dajesz poznać, jakby nie było między nami żadnego problemu, a wszystkie rzeczy później świadczą o tym, jakby ten problem jednak jakie był. Rzeczy? I jakie niepotrzebne rzeczy, Marcin, niepotrzebne że jest na tutaj komentowanie. Na i zadaje jej pytania? Niepotrzebne jest nie, słuchaj, no niepotrzebne jest komentowanie w internecie teraz tego, że masz problem z tym, że ja odwiedzam twoją rodzinę, ponieważ mogłabyś sama po prostu ze mną o tym porozmawiać. Nie zrobiłaś tego, wolisz to teraz gdzieś tam. Nie, rozmawiałam o tym z moją rodziną, z tego co wiem i słyszę, oni z tobą też na ten temat prawdopodobnie rozmawiali, a to, że poruszam ten temat, to jest pytanie, które najczęściej chyba się powtarzało, co mam zadać Natsu, spytaj, jak ona się czuje z tym, że Marcin chodzi do twojej rodziny, więc spytałam, jesteśmy na rundkach, mamy walkę i zadałam jej normalne pytanie. No tak, ale dodałaś, że coś powiedziałem. No tak, nie bo dodałam to, co moja rodzina, ale to, jasne, co twoi, jeszcze... to, co moja rodzina powiedziała. I kto tak powiedział z twojej rodziny? Jeszcze tylko dokończmy to. Ciocia Gosia i Benia. Ciocia Gosia. Tak, jeśli one teraz nie potrafią tego. Nie wiem, nie rozumiem tej sytuacji. Mi tak powiedziały teraz po prostu. Ciocia stanowczo wyparła się tych słów. No ale co, ja sobie to wymyśliłam? Nie wymyśliłam sobie. Obie mi tak powiedziały. Nie wiem, jakby jedyne co ja widzę. Wiesz, mogło dotyczyć tego, że mówię, że... Nie wiem, Marcin, co się działo w ogóle. Marcin, dla mnie słowo przysięgam jest bardzo ważne, przysięgam ci, że takie słowa zostały mi przekazane. No Marcin, zostań jeszcze chwilę na linii, poproszę cię, bo też mam do ciebie pytanie. Dołączę cię gość. Natomiast mam pytanie do Natsu. Czy ty się czujesz komfortowo, kiedy twój obecny chłopak kłóci się ze swoją byłą dziewczyną i są tu takie emocje? Nie, czuję się dziwnie. A trochę więcej byś mogła powiedzieć, co czujesz to czuję się, bo widziałem twoje miny. Kurde, no nie komfortowo po prostu, no. I tyle, jakby... Nie wiem, a to, że Marcinowi tak zależy na tatuażu? Ja też, przepraszam, ale jeszcze się wtrącę, natomiast no ja się też chyba czułem zobligowany do tego, żeby to wyjaśnić, bo Natalia właśnie została w takiej, a nie innej sytuacji postawiona i... Okej, jeszcze chciałem tylko dopytać Natalii, zanim przejdę do ciebie, Marcinie. Czy dziwi cię to, że Marcinowi aż tak zależy na tym tatuażu? Wiesz co? Przepraszam. Ale poczekaj, dajmy chwilę Natalii, bo ona nic nie może powiedzieć. Aha. Ja bym na jego miejscu odpuściła, ale jestem też w stanie zrozumieć, o co mu chodzi, bo on po prostu uważa, że jeżeli na przykład byłaby odwrotna sytuacja, czyli jeżeli on by przegrał, to Lexi by napierała po prostu na to, żeby on to zrobił. Nie w tej sytuacji, i że jest to po prostu, ja uważam, że to jest nie w porządku, że kiedy jest tak, że to Lexi przegrała, no to wszyscy, że idzie to w zapomnienie. I że ludzie, o dobra,
wywalone. Ale właśnie, a gdyby, no to na przykład, nie idzie w zapomnienie, bo ludzie mi cały czas o tym przypominają i, no. Ale ja bym w ogóle odpuściła z tym, no nie? Gdybym ja była na przykład na ich miejscu. Marcin, chciałeś coś powiedzieć na ten temat? Nie, no, nie, no nieważne, jakby tak, no właśnie o to chodzi. Mi na tym tatuażu zależy bardziej niż w ogóle na tym, żeby zrealizować w jaki sposób, a o tym to już porozmawiam kiedy indziej, w jaki z Lexi ten wyjazd, ponieważ to o ten chodziło właśnie o to, że to miało być, wiesz, to miało być coś, nie wiem, przykrego, coś dokuczliwego, bo i po to mieliśmy się starać i po to tyle dni to trwało, no ale... No i Marcin, czy my chcemy o tym powiedzieć? Marcin, wytatuowanie z Henny to jest dalej przykre. A te wakacje, to wydaje mi się, że w tej sytuacji zrobisz też... Zrobisz tatuaż, który tylko pokaże, jaki miałeś stosunek do tego. No i tyle, no nie wiem, co Marcin, w dniu, z tobą, przed twoją walką z Alberto, powiedziałeś podobno takie słowa, że pierwszy raz, będąc w związku z Natsu, nie jesteś w związku toksycznym i dużo osób odebrało to jako atak na Lexi, że to ona tworzyła jakiś toksycyzm w waszym związku. Czy o to ci chodziło? No ale to jest odebrało, widzisz, sam powiedziałeś odebrało. No tak, dlatego cię pytam. Nie zasugerowałem, że Lexi była... Ja wielokrotnie powtarzałem kiedyś w różnych wypowiedziach swoich w internecie, że ja uważam, że ludzie... Najczęściej to nie jest tak, że jedna lub druga osoba są toksyczne, tylko na przykład ludzie działają na siebie toksycznie. No był moment, w którym po prostu my tak zaczęliśmy na siebie działać i oczywiście, że tak było. No i to i Lexi mówiła, i ja mówiłem, i mieliśmy wiele różnych momentów tego naszego byłego związku i tyle, no. Ale to jakby nie sugeruje, tak, ona jest toksyczna. Okay. Ja też wielokrotnie byłem toksyczny. Lexi, chcesz się odnieść do tego tematu, zanim będziemy mieli kolejne telefony? Jeszcze póki Marcin jest na linii? Ja bym chciał dokończyć tylko... Ja bym chciał wyjaśnić jedną rzecz, dlatego że jakby znowu, wiesz, znowu stajemy w sytuacji, w której gdzieś tam publicznie rozmawiamy z Lexi. Ja bym chciał się zapytać, jakie jest jej nastawienie teraz, bo wiesz, to uważam, że to jest mega niepotrzebne. W momencie, w którym rozmawiamy ze sobą parę dni temu o siostrze Alicji, odbywamy parominutową rozmowę, jest między nami okej, okay, nagle gdzieś tam jakieś takie uszczypliwości. Ale gdzie? Czy ja gdzieś tutaj Marcina dzisiaj podszczypywałam? Nic. Marcin, było pytanie o Malediwy? Czy nie uważasz, że to jest kiepskie, że Marcin przyjeżdża do mojej rodziny i mówi, że słabo się przygotowujesz do walki? Że... Co w tym jest? Marcin, zadałam... No to jest jesteśmy na rundkach, zadałam pytanie. Że ja zrobiłem coś złego. Zadałam Natalii generalnie... pytanie. Ja wiem, że... No. No nic, to czyli jaka jest twoja... Halo? Bo ja was przestałem chyba słyszeć. Tak, my cię doskonale słyszymy. Okej. Okay. Myślę, że właśnie czyli jaki jest twój stosunek do mojej osoby, chciałbym wiedzieć. Nijaki, no nie mamy kontaktu, nie mam do ciebie problemu ani żalu i to wydaje mi się... trzymajmy się tego w internecie, okej? Okay? Jaki masz jeszcze jakiś... Ja nie pokazałam, Marcin, ja nie powiedziałam nic złego o tobie, nie powiedziałam żadnej... Ja nie wiem, czemu ty tak tutaj wleciałeś tutaj, jakbym ja nie wiem, co ci zrobiła, jakbym ja... No dobrze. Czy chcesz jeszcze zadać jakieś pytanie, drogi telewidzu? Nie, to repertuar został wyczerpany na dzisiaj. Dobrze, tak więc bardzo dziękujemy za telefon. Być może wygrasz 200 zł na właśnie stronie plente.com. Czy mam szansę wygrać bon, bo słyszałem, że tak. Zobaczymy, czy to będzie najbardziej dymogenny telefon. Jeszcze raz dziękujemy, Marcin. Natomiast mam pytanie do ciebie. Wcześniejsze minuty tego programu, to śmiem twierdzić, że tak. Zobaczymy, bo to pierwszy telefon. Dzięki wielkie. Natomiast teraz do ciebie, Lexi, pytanie. Czy ty z perspektywy chociażby tego telefonu, tego, co się dzieje w twoim życiu, tego, że teraz Marcin jest z Natsu, żałujesz, że byłaś z nim w związku? Nie, nie żałuję, bo oklepana odpowiedź, ale nauczyło mnie to na pewno kilka rzeczy, wyciągnąłem jakieś tam wnioski i były też dobre momenty w tym związku, więc nie żałuję. Natsu, jeszcze raz chciałem zapytać, co ty czułaś przez ten telefon, bo widziałem trochę zażenowanie i to Nie, zażenowanie. Po prostu czułam się dziwnie. Każdy by się czuł dziwnie w takiej sytuacji, tyle.
Nie byłam zażenowana. Jakby bardziej. No, tyle. Dziwnie. No. No, ja totalnie rozumiem, też bym się dziwnie na twoim miejscu czuła. Dla mnie też dziwnie się gadało z Marcinem tutaj. To po prostu dziwna sytuacja. Prosił, żebym zapytał was, który zawodnik z karty walk płci męskiej jest według was najprzystojniejszy? Ja muszę sobie przypomnieć co za pytanie. O Jezu, czekaj, kto tam walczy teraz. Ja wiem, według mnie, teraz nie pamiętam wszystkich, ale chyba Denis Załęcki. Ale mówimy o tej naszej tak, gali? Tak, o tej gali, która jest teraz. A weź mi, wymień Denis, osoby. Denis, Artur, Ferrari, Bomba, Czaro, Nowaczkiewicz, Kubks, który walczy z Holakiem. Aha. To już mamy 8 osób, Radek Słodkiewicz, Karwat, to już mamy 10. Aha. No i pewnie kogoś zaraz pominę i będzie niefajnie. No musisz wszystkim Muszę myśleć dalej. Pomóż mi Macias, trochę, Aleksi. O, Macias walczy. Dobra, to czekaj. Pomiędzy Maciasem a Kubą musiałabym wybrać w takim razie. Maciasem, a Kubą Nowaczkiewiczem. No to 3-4. Tak. Niech będzie Macias. Witam. Cześć. Ja jestem z Kościerzyny. Skąd? O, już poznałaś? Z Kościerzyny, to jest moje miasto. Okej. Jak masz na imię? A ja bym lepiej nie przedstawiać. Wolisz się nie przedstawiać? Nie, ale bardzo dobrze znam się z Lexi. Okej. Okay. Nie kojarzę, troszeczkę słabo cię słyszymy, jakbyś mógł poprawić, bo troszeczkę nam tutaj przerywa. Jakie masz pytanie, kolego z Kościerzyny? Ja bym się chciał zapytać Lexi, dlaczego ona tak się czepia tej koleżanki Natsu o to wbijanie szpileczki, skoro w przeszłości potrafiła naprawdę wiele dziewczyn obrazić w mediach społecznościowych? A mógłbyś podać konkrety, bo widzimy, że Lexi ja jest... Ja wiem, o co chodzi. O sytuację z... Zapomniałam, jak ta dziewczyna się nazywa. Możesz przytoczyć sytuację dla widzów? Weronika? Przytoczyć sytuację. No to na przykład kilka dziewczyn do mnie, załóżmy, pisało. Lexi potrafiła z nimi robić najgorsze... Już nie będę wulgarnych słów używał. To jest nieprawda, no, to jest nieprawda. Byłyśmy, nie wiem, tam gimnazjum, liceum, były sprzeczki, kłótnie i tak to wyglądało. Nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć. Ale bardzo udajesz ogólnie inne osoby w mediach społecznościowych, kim jesteś naprawdę. Ja, czy... Dobra, ja nie wiem, nie mam pojęcia, kim ty jesteś i bardzo, bardzo wątpię w to, że ty mnie znałeś, bo ja raczej z chłopakami się nie trzymałam. Ale nie uważam, że udaje. I jeszcze chciałbym jedno dodać, bo Marcin poruszył temat, że ten związek był toksyczny. A ja chciałbym to nadmienić, że chyba z Lexi jest problem jednak, jeżeli chodzi o związki. Tak, możliwe, no, bo ty wiesz, jak wygląda mój, bo mówisz o pierwszej osobie, mój pierwszy związek, ty wiesz, jak to wyglądało na pewno. No wiem. No, tak się składa, że... Na pewno wiesz lepiej niż ja i ta osoba. Nie będę wymieniać, bo sobie nie życzyła, żeby poruszać. No. Wiesz co, tak się złożyło, akurat z tą osobą rozmawiasz. Były chłopak? Yep. I nie poznałaś swojego byłego chłopaka? Nie poznałam cię, Kordian. Czy chcesz coś jeszcze, Kordian, w takim razie powiedzieć? I czy to na pewno jesteś ty? Teraz jak tak słucham, to jest on. Kordian, słuchaj, ostatnia rzecz, jaką ja będę teraz robić, to jest kłócić się z tobą o związek, który był ile? 4 lata temu publicznie live on TV. Weź twoją... Dobra, nie chcę... Dobra. Kordian, naprawdę nie będę się z tobą publicznie wyciągać jakichś starych rzeczy. Ty absolutnie nie jesteś święty. Jak chcesz zaczynać tę wojnę... Kordian, ja pierniczę. Jaki atencjusz już w ogóle dzwoni tutaj mój były chłopak sprzed kilku lat i będzie tutaj... Ja po prostu uznam, że warto się dołączyć do tej rozmowy. Jak już jeden chłopak był, to ja będę drugim. Ja pierniczę... I am shocked, naprawdę, Kordian, w życiu bym się po tobie nie spodziewała tego. Tym bardziej, że ty wiesz, jak nasz związek wyglądał i ty wiesz, co ty robiłeś. No wiesz, no, mnie bardziej denerwuje, że mnie też przedstawiałeś w mediach społecznościowych jako tą gorszą osobę,
A sam też nie byłaś święta, nie? Nie, Kordian, nie, ledwo poruszałam twój temat. Powiedziałam, że byłam w toksycznym związku, bo byłam. Co ty dokładnie tam robiłeś? Nie powiedziałam i raczej nie powiem, no chyba, że... Ja też dowolę mówić, bo szkodziłoby to tobie. Kordian, chyba tobie! Ty byś na policji siedział! What the fuck, ja nie rozumiem, po co ty w ogóle dzwonisz? Ja to było ile? 5 lat temu był nasz związek, czy nawet więcej. Nie będę teraz siedzieć i się z tobą kłócić on live television. Kompletnie się już nie znamy. Zostaw mnie w spokoju. No to wszystko z mojej strony. Ja po prostu tylko chciałem powiedzieć, że... Jaki artyst? Ty grasz. Grasz strasznnie. Strasznie wiesz. Lexi zarzuca ci, że jesteś atencjuszem. Robisz to właśnie w tym celu, czy... Czemu zadzwoniłeś? Czy po prostu chciałeś się podirytować? Czy chcesz coś ugrać medialnie na tym? Jak to wygląda? Troszkę chciałem podirytować. Rozumiem. Dobra. Jeszcze coś, czy to wszystko, Kordian? Nie, to jest wszystko. Dzięki wielkie. Chciałem pozdrowić jeszcze tyle. Pozdrów. Pozdrawiam Lexi właśnie. Pozdrawiam, Kordian. Dzięki wielkie za telefon. No to wszystkiego dobrego, na razie. Ale ty masz Lexi trudne sprawy, co? What the fuck is going on? Sorry za przekleństwo. No. Pytanie do Natsu. Zacznę tak. Na jednym z filmów Lexi twierdzi, że Marcin ma 13 centymetrów. Więc pytanie do Natsu. Czy przybyła mu centymetrów wraz ze wzrostem szczęki? O Jezu. Ej, no ja, że tak powiem, nie używałam linijki. Ale chyba nie ma 13. Zależy o nie w jakim ma nawet momencie. 13? Nie o to chodzi, zależy w jakim momencie mówimy. No wiecie o co chodzi, po prostu. A czy. Nie. Dostałem informację, o co mam zapytać na ucho, żebyś pokazała, ale ja chyba się wstydzę tak powiedzieć. Nie będę pokazywała tutaj, ile ma przyrodzenie mojego chłopaka na oko, no. Co to w ogóle. Masz jeszcze jakieś pytanie poddymiające, bo dobrze zacząłeś. Nie wytrzymam. Nie, na razie wystarczy. A tylko dodam, że jestem team Natsu, więc Natsu nie zgadza się. Dzięki. Natomiast Lexi, ty naprawdę sprzedałaś taką informację do internetu? To było żartem powiedziane, że... czekaj, jak to było? Ostatnio nawet widziałam szotę takiego. Powiedziałam to żartem, to miało być do wycięcia, a Marcin śmiał, nie zostawiamy. I tak to jakoś wyszło, ale to było żartem. 13 centymetrów to całkiem dobry żart. Robi wrażenie? Dobrze, czyli masz jeszcze jakieś pytanie? Dzięki, to wszystko. Ale to też pokazałeś ciekawe zainteresowanie, że zadzwonisz, zadać tylko jedno pytanie i to tak. No chyba już nie mamy kolegi na linii. Tak, to był zdecydowanie najśmieszniejszy telefon.